Czołem z tej strony Tomek Dobosz Gambit TV Ja opowiadam wam co myślę o grach planszowych, abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno Ale zanim przejdę do sedna, witam was w roku 2023 Znaczy, witam was kiedy wy tego słuchacie, bo kiedy ja to mówię jeszcze jest 2022 Więc trochę dziwnie mi to mówić tak czy inaczej, witam Was w nowym roku. Mam nadzieję, że będzie dla nas i planszówkowo, i życiowo niesłychanie udany. Dla nas wszystkich. A jako że, <grych> jako, że jest to pierwsza niedziela, pierwsza niedziela miesiąca, paradoksalnie jest to również, tak się złożyło, że jest to również pierwszy dzień nowego roku, zupełnie jest to pierwszy stycznia. Znaczy, znowu, kiedy ja to wrzucam, nie kiedy ja to mówię. To znak, że rozpocznę ten nowy rok od spojrzenia wstecz. I nie będę mówił o jednej grze, a o kilkunastu, ponieważ dziś kolejny odcinek serii Gdzie się podziały tamte gry, i jest to już odcinek piąty. Jeżeli ktoś nie wie co to za seria, bo trafił do mnie po raz pierwszy, zapraszam do obejrzenia pozostałych. Tutaj gdzieś będą linki do nich, będą pro, może też w opisie, ale do jakiegoś wcześniejszego tam na pewno znajdziecie wytłumaczenie skąd co i jak. Ale pokrótce opowiem Wam tutaj o grach, które recenzowałem w zeszłym roku, w styczniu zeszłego roku, ale również cofnę się jeszcze o kolejne 3 lata, czyli w zasadzie razem od 4 do 2019 roku, do stycznia 2019 roku i powiem, co recenzowałem w tamtych, w tamtych latach w danym miesiącu, czyli w styczniu, jak zmieniło się, o ile zmieniło się moje spojrzenie na te gry, czy mam je w swojej kolekcji nadal? Jeżeli nie, to dlaczego wyleciały? Więc mamy 4 lata: 2019, 2020, 2021 i 2022. No tak, już dojechaliśmy do tego roku. I razem mam 16 gier. Nie opowiadam tutaj o grach z ks w które nie grałem, bo coś, więc sami rozumiecie. Gambit TV jest wspierany przez Mepel. Sklep z grami planszowymi z Katowic. Zacne gry, zacne ceny po prostu zacny sklep. No dobra, słuchajcie, to co? Lecimy, piąty odcinek. Nieźle, nieźle. Słuchajcie, wiem, że niektórzy się zastanawiają. No, dobra, do 2019 doleciałeś, ale w 2018 też może były jakieś ciekawe gry. Okej, okay, wiem, rozumiem i nie bójcie się. Mam pomysł, co zrobić z ciekawymi tytułami, które mogłem opuścić w trakcie tych, tych 12 materiałów, które robię jako pierwsze i które sięgają wstecz. Od. Jak skończę tę dwunastkę, mam pomysł, co zrobić, ale to, ale to jeszcze chwila. Dobra, słuchajcie, lecimy. Rok 2019, styczeń roku pańskiego 2019, i styczeń zaczął się u mnie od Dark Souls Forgotten Paths. I to trochę nietypowo, bo nie chciałem rzucać też dodatków. Były gdzieś tam też jakieś materiały o dodatkach i nie wpisałem ich tutaj. Ale to był pojedynczy materiał o jednym dodatku do karcianej edycji Dark Souls. I ja dałem tej grze, temu dodatkowi 7,5. W zasadzie było takie 7,5 dla dodatku, 7,5 dla, dla, dla całego karcianego Dark Souls. I muszę powiedzieć tak, to, to jest przyjemna gra. Tak? Nadal uważam, że karciane Dark Souls jest ciekawą, przyjemną łamigłówką. Nie mam już jej w kolekcji, bo. No, zgrała się, w pewien sposób mi się zgrała, tak. Nadal jednak uważam tę grę za takie przyjemne 7,5, z dodatkiem zwłaszcza, bo mam czasami takie myśli, że chętnie bym w to znowu zagrał. Gdzieś tam mignie mi, ale zwykle jak gdzieś tytuł mi mignie, czy to na Facebooku, czy gdzieś zobaczę, nie wiem, jakieś wideo, że o, ktoś grał, o, ktoś o nim mówi. Jest takie, hej, to było fajne, zagrałbym. Nie chciałbym znowu chyba tego mieć w kolekcji, bo raczej by leżało i kurzyło się, ale raz na jakiś czas, gdyby ktoś miał, gdyby ktoś chciał, spokojnie jestem w stanie w Dark Souls z dodatkiem zagrać. Mówię o Karcianym, więc 7,5 niech zostanie. Kolejna gra, która pojawiła się na moim kanale, to było dla mnie dość spore zaskoczenie, bo ja w zasadzie tch, chyba nie jestem takim targetem. Tego typu gier. I było to My Little Scythe, czyli um, kosa dla dzieci, tak? Z rzucaniem się ciastem, ciastem z jabłek, z, mi, z misiami, z jakimiś tam, no, cukiereczki słodkie, Dziecięca wersja Saita. Ja dałem tej grze 9, bo no, okej, okay, site może nie jest moją mega ulubioną grą, Natomiast pomysł przeniesienia dużej, no dorosłej gry, cięż, no ciężkiej, tak? ale takiej, gdzie trzeba pomyśleć, gdzie jest dużo różnych ciekawych mechanik, przeniesienie jej na taki grunt rodzinny, dla dzieci niemalże, nie dla najmłodszych, ale wiecie, takich, które zaczynają, chcemy zacząć wprowadzać w planszówki, było rewelacyjne. I jako taka gra, według mnie sprawdzała się idealnie i nie mam już jej w kolekcji bo nie mam z kim grać w takie gry natomiast y, nadal dla mnie jest to dziewiątka jeżeli miałbym gdzieś ją pod ręką jeżeli miałbym do niej dostęp i miał okazję u kogoś, wiecie, jakieś nie wiem kuzynostwo, coś, jakieś dzieciaki wprowadzić w świat gier planszowych to biorę My Little Scythe stawiam na stół i jecham. Jasne, są jeszcze tam jakieś pitu, pitu, inne gierki, tak, które można od wcześniejszych lat wprowadzać. Ale jeżeli wiedziałbym, że są dzieciaki ogarnięte, nie grały jeszcze ale w cokolwiek, ale są ogarnięte, stawiam My Little Sife i gramy. I jakby nadal jest to dla mnie dziewiątka w tych kategoriach. Jasne, nie, nie pójdę, nie zagram z ogranymi ludźmi, już tak? to, to nie jest gra, w którą ja zagram z graczami, że tak się wyrażę. Ale w tej kategorii pokaż dzieciakom jakie fajne są gry, to jest nadal dla mnie, nadal dla mnie dziewiątka, chociaż nie mam jej w kolekcji. Kolejna rzecz, która trafiła na mój stół w 2019 roku, to było Legendary Encounters: a Firefly Deck Building Game. Czyli gra, która w pewnym sensie wywaliła u mnie Legendary Encounters Predator bo to był trzeci Encounters. W mojej kolekcji był Alien, który jest bezkonkurencyjny. Było pod, był potem Predator i wjechał Firefly, któremu dałem dziewiątkę. I... <ścoughs> I w tym momencie stwierdziłem, że w zasadzie trzy Encountersy są mi niepotrzebne. Gdzieś tam też wyleciał ode mnie w, w okolicach tego Legendary Marvel, bo tego się już zrobiło za dużo. I... Legendary Encounter Firefly powiedział papa Predatorowi. I muszę wam powiedzieć, że gra w kolekcji nadal jest, chociaż paradoksalnie nie, le nie leży na głównej półce, jest na półce dodatkowej, na, znaczy na tym zapasowym, w zapasowym miejscu w zapasowych, zapasowej szafie, że tak powiem. Dawno w to nie grałem, ale. kurde nadal. Całe, całe Legendary Encounters, tak, Alien, nawet ten Predator i Firefly to są dla mnie mocne, takie dziewiątki. Alien troszeczkę może więcej teraz. I ja naprawdę zawsze chętnie wyjmę, wyjmę Firefly'a. Co prawda, co ciekawe, on jest teraz u mnie bardziej mobilną grą niż Legendary Encounters Alien, którego mam zapakowanego do drewnianej skrzyni i ciężko gdziekolwiek z nim łazić. Firefly nadal jest w pudełku, więc mogę go po prostu zapakować w torbę i sobie gdzieś z nim iść. I to jest jeszcze lepsze. Więc Firefly, Legendary Encounters, Firefly. Legendary. To jest po prostu Legendary Encounters, to jest Firefly. Tam jest wszystko, co ja uwielbiam. Nie grałem w niego dawno? Tak, zgadzam się. Dziewiątka nadal. No i 2019 rok, styczeń, zamknąłem rewizją, która będzie znowu rewidowana. I to jest Mage Wars Arena. I wtedy dałem jej dziesiątkę. No, chyba. Tak, wydaje mi się, że na tej rewizji Mage Wars Arena dostała ode mnie dziesiątkę jako taki. No, jak, jak za wszystko, tak? Za całokształt, za podstawkę, za te wszystkie dodatki i tak dalej, i Nie pamiętam, kiedy ostatnio w to grałem, tak naprawdę. nie wiem, czy w Nie, nie pamiętam, kiedy w to grałem, naprawdę. I. Gra jest w, w mojej kolekcji nadal, ona nie wiem czy widać ją gdzieś w kadrze, gdzieś tu leży, na pewno gdzieś jest za mną. Prawie wszystkie dodatki, nie mam chyba jakiegoś małego Forgotten Toma czy coś takiego. E, I to jest nadal dla mnie dycha. Ja się tej gry nie pozbędę, ja bardzo chcę w nią zagrać. Moim największym bólem związanym z tą grą jest to, że okej. Okay, ja mogę tak mam tyle kart, że jestem w stanie zrobić tych ksiąg w cholerę i grać z kimś. Ale nadal uważam, że jedną z większych frajd tej gry oprócz samej rozgrywki jest to, żeby twój przeciwnik też miał egzemplarz gry i spokojnie sobie przed grą. Dobra, umawiamy się, nie wiem, na sobotę, tak? Przygotuj sobie kogoś. Kim grasz? Warlockiem? Dobra, to ty sobie przygotuj jakiegoś warlocka, ja sobie nie wiem ja sobie zagram paladynem I ja sobie w spokoju ducha w domu z tego co mam przygotuję księgę paladyna, spotykamy się i gramy. I to jest ten, ten moment, kiedy siedzisz też i przygotowujesz się do pojedynku z kimś, na spokojnie tworzysz tę swoją księgę, to też jest rewelacyjna zabawa. I, i dlatego uważam, że jak, nie jak większość gier, bo większość gier wystarczy, że ja mam, biorę, idę do kogoś, gramy, tak? Ale tego typu zabawa, tego typu gry. Każdy z grających powinien mieć swój egzemplarz, żeby móc poznać go, żeby móc w niego wejść, żeby móc, ne, wiecie, stworzyć ten swoją talię, wiedzieć o co chodzi, wiedzieć, co chce zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, Majors Arena była dla mnie dychą i nadal jest dla mnie dychą. To jest, to jest dla mnie. Gra, to jest. Ja tego szukałem. Choć nie wiedziałem, jak tego szukałem, że tego szukałem, ale jak to znalazłem, to się dowiedziałem, że no to jest, to jest ten pojedynek magów na planszyk, o który ja nic nie robiłem. Także dyszka była, dyszka jest i pewnie dyszka będzie, nawet jeżeli nie będę w to nadal grał. 2020, przechodzimy do stycznia 2020 roku i zacząłem styczeń grą, która. Powiem wam szczerze, że miała szansę na polskie wydanie. Był, to był moment chyba, kiedy. Już nie pamiętam, czy to jeszcze był moment, kiedy gra miała szansę, czy już się dowiedziałem od pewnego wydawcy, który o, nim myśl, o niej myślał, że nie, jednak nie. Jest to Ecos First Continent, czyli bingo z budowaniem planszy i z, odpalaniem tab z budowaniem tablo, z budowaniem planszy, ze zbieraniem punktów, odpalaniem zdolności itd. itd. Ecos First Continent wzięło mnie przez zaskoczenie w zasadzie. Tam <laughs> na papierze nie ma nic, co by mnie mogło zachwycić jakoś mega. Na papierze jest sporo rzeczy, które są dla mnie ok, które mogą działać, które mogą stworzyć przyjemną grę. Ale Ecos First Continent po prostu mnie rozmontowało. Ta gra jest rewelacyjna. Działa na 4, na 5, na 6 osób. Jest downtime, kiedy zaczyna się odpalanie, kiedy kilka osób jednocześnie zaczyna odpalać jakieś swoje kombosy na, 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 na swoim tablo, ale tak poza tym w zasadzie jedziemy wszystko symultanicznie. I jest to rewelacyjna zabawa. Można to pokazać komuś, kto w gry jeszcze za bardzo nie gra i będzie się raczej dobrze bawił. Tak, tak myślę. Testowałem. I, I żałuję, że tego nie ma po polsku. Naprawdę żałuję, że nie ma tego po polsku. Ja dałem tej grze 8 na ten czas. Po drodze poznałem jeszcze dodatek, który nazywa się Horizons, i dla mnie to jest teraz mocna dziewiątka. Z dodatkiem, bez dodatku. Dodatek daje kilka nowych rzeczy, ale masa zabawy, jaka jest przy ECOS, sprawia, że jest to dla mnie dziewiątka. Nadal mam to w kolekcji z dodatkiem i raczej się nie będę pozbywał. No chyba, że pojawi się polska wersja, to może sobie wymienię, bo chciałbym to mieć po polsku, żeby więcej osób mogło ze mną w to grać. Kolejna rzecz, kolejna rzecz to była gra o dzikim zachodzie, gra o dzikim zachodzie wyławianiu złota, strzelaniu się z bandytami itd. itd. i była to Koloma. Bardzo ciekawa. Gra z wyborem akcji, gdzie trzeba było przewidywać e, przeciwników, co oni będą chcieli zrobić, żeby za dużo ludzi tam nie polazło, bo się to wszystko wykrzaczy, nic nie zrobimy, i tak dalej, i tak dalej. Dałem tej grze 7. Bo pomimo tego, że, pomimo tego, że było tam mnóstwo ciekawych rzeczy, mnóstwo naprawdę fajnych rozwiązań, nietypowych może rozwiązań to całość wyglądała jak taki troszeczkę przerost formy nad treścią, jak się teraz nad tym zastanawiam. Było tego dużo, było hałaśliwie, było mnóstwo różnych elementów, ale całość była po prostu przyjemna. Nic tam nie krzyczało, "A jestem świetną grą. Musisz mnie kochać i będziesz mnie kochać. Raczej ta gra do mnie przemawiała na zasadzie, ej, chodź, będzie fajnie. Spędzimy fajnie, nie wiem, z półtorej godzinki, zrelaksujesz się. No i tak było. I koloma to jest dla mnie siódemka, nadal jest to siódemka. Nie mam tego już w swojej kolekcji, pojechało to sobie jakiś czas temu. Nawet nie pamiętam kiedy, ale pojechało. I spoko, zagram, tak? Jeżeli miałbym dojście do Kolomy znowu, jestem w stanie w to zagrać z chęcią spędzę znowu miło czas, ale żeby wracało to do mojej kolekcji, to raczej, to raczej nie. Kolejna rzecz, to był, to była z gra z serii Tiny Epic i to były Tiny Epic Mechs, czyli małe epickie mechy, gdzie no, naparzaliśmy się mechami. Tak? Była plansza, były robociki i tam była i tam była młucka. I to był moment chyba. Nie jestem dokładnie pamiętny, Ja dałem tej grze 7,5. Ale mam takie wrażenie, jak sobie myślałem, spisując te wszystkie tytuły i, i wracałem jeszcze do niektórych pamięcią, tak, bo dawno nie grałem w Tiny Epic Max, to to był chyba ten moment, kiedy Tiny Epic zaczęło mnie delikatnie męczyć. Jeszcze Tiny Epic Western miało coś w sobie, co... O Tiny Epic Western, ja wiem, że miało być Tiny Epic Max, bo to to było recenzowane, ale o Tiny Epic Western nadal ciepło myślę. Nie pamiętam, teraz miałem sprawdzić i zapomniałem co dałem Tiny Epic Western, też nie mam tego w swojej kolekcji, ale o Westernie, kiedy widzę Tiny Epic gdzieś, to myślami wracam do edycji Tiny Epic Western. Nie wracam myślami do żadnego innego Tiny Epic, szczerze mówiąc. Więc było 7,5. Myślę, że Tiny Epic Max teraz byłoby dla mnie piątką, 5,5. Naprawdę, nie jest to gra, do której wracam pamięcią. Tiny Epic Western jak najbardziej. Tyle. I styczeń 2020 kończyłem recenzją, która nikogo, bo no było długo chyba po premierze, nikogo nie interesowało, co myślę o tej grze, ale i tak ją zrobiłem, bo miałem na to ochotę. I to był Detektyw. Ten trzewiczkowy detektyw, gra kryminalna, ten zwykły, zwykły, niebieski detektyw. Dałem tej grze ósemkę. Bawiliśmy się z ekipą bardzo dobrze przy tej grze. Naprawdę, fajne zagadki, fajne rozkminy, użycie, użycie internetu, tak? Okej, okay, tam było dużo używania komputera, ale to było takie używanie komputera przyjemne, bo zagłębialiśmy się też w pewne fakty. Szukaliśmy faktów, bazowaliśmy na rzeczach, które miały miejsce. I mogliśmy użyć takiej, była nawet używana wiedza, taka nasza historyczna czy, czy inna, tak? I to mi się cholernie podobało. Jasne byłem zły na to w pewnym momencie, że te fotki, te, te takie zdjęcia, które można było dokupić, były do dokupienia, a nie były częścią gry. Bo one powinny być częścią gry, bo robiły niesamowitą robotę. I nie powinny być promką, którą trzeba szukać i kupić. One powinny być w pudle. I detektyw miał, dostał u mnie ósemkę. I i tutaj mam problem, ponieważ kolejnym detektywem, w którego zagrałem, była nieszczęsna na sekrety, rodu. Tak? House Secrets. Tak, tak. E, tak, bo to druga. RPG to jest przygody, w coś. Dobra, w Imperium, tak. Czyli Sekrety RODU. I, pod, i byłem zajarany Dioną, bo myślałem, że to będzie taki detektyw w Dionie, a to było. No nie. To nie był detektyw w świecie Diony. I powiem Wam szczerze, że tak jak detektyw rozbudził moje nadzieje co do silnika, co do systemu, tak Diona jest gasiła. I. Gdybym wiedział, gdyby ktoś mi powiedział, słuchaj stary, wyszedł, wyszła nowa gra w tym systemie, tak? I to jest dokładnie tak samo jak detektyw. Znaczy, inna sprawa, tak? Inne sprawy, ale ten sam poziom trudności, ten sam poziom rozkminy, ten, ten sam poziom pisania i tak to, dalej, to spoko. To, to biorę. Ale jak ktoś mi powie, że e, to jest takie prostsze a to, tam, to, to raczej będę się już bał. Detektyw jako system, który trzyma poziom starego detektywa, nadal jest dla mnie ósemką. Tak? Ale ja już troszeczkę ostrożniej będę podchodził do gier z tej serii. 2021 rok. I to był wow, to był taki strasznie spokojny rok. Bo tylko trzy tytuły. W styczniu 2021 roku trafiły na mój kanał. W porównaniu do 2022 to, o, to malutko. I... Ale zaczęło się kiepsko, bo zaczęło się Techlandią. Techlandią, która dostała u mnie trójkę i nie mam jej w kolekcji, i za bardzo nie chcę już o niej chyba myśleć. Na papierze tam prawie wszystko się zgadzało. tak? Był, było Ktulu, były postacie, był jakiś kop, był. Pseudo Dungeon Crawler, były karty akcji. A jak zagrałem, to to się wszystko posypało jak domek z kart. I Techlandia była nudna, powtarzalna, była trójką i raczej jest dalej. Nie myślę o niej zupełnie, tak? Jakby przypomniałem sobie o niej robiąc tę listę <grybujesz> robiąc spis gier do tego materiału. Nie mam jej. Fajnie, dziękuję. Tyle na temat. Była trójka, jest trójka. Heja. Kolejna gra, która trafiła w styczniu 2021 roku na kanał, to był Kingsburg, druga edycja, czyli takie budowanie królestwa z kostkami. Oryginalny, znaczy pierwowzór Kingsport Festival. O, tak, bo kiedyś potem powstał Kingsport Festival, który był kultowym Kingsburgiem. I Kingsburg druga edycja miała w sobie tam jeszcze jakieś dodatki, które usprawniały, ulepszały grę. Dałem temu 6. I nie mam tego w kolekcji, bo znowu jeżeli chodzi o dice placement, jeżeli chodzi o zabawę kostkami, to nadal mam zamki burgundii. <laughs> mam zamki burgundii i jakby dice placement i kombinowanie z kostkami robi robotę i tam. tyle. Jeżeli chodzi o inne kostkowe, manipulacyjne rzeczy, mam jeszcze jakieś inne gierki i one mi wystarczą. Naprawdę. Kingsburg był przyjemny do zagrania, jak się ma ochotę, i nadal taki jest. I nadal jest to dla mnie szóstka. Nie mam go w kolekcji, raczej nie, nie tęsknię za nim. Tak? Jeżeli gdzieś zobaczę, że ktoś chce zagrać i będzie chciał ze mną zagrać w Kingsburga, spoko, zagram, nie będę krzyczał. I ostatnią grą ze stycznia 2021 było DC Wieczne Zło, czyli DC Building Ge DC... Nie, DC Deck Building Game, to chyba tak się nazywa. Chyba bohaterowej DC. Generalnie chodzi o deck builder z DC od kryptozoika. I ja tej grze dałem piątkę. Nie wiem, czego się spodziewałem. Ja nawet nie pamiętam, czy ja prosiłem o to do recenzji, czy... Po prostu zostało mi to przez... Nie pamiętam. Autentycznie nie pamiętam. <gry> Generalnie tutaj jest pewien paradoks, bo bohaterowie tam DC, tak czy jak to się nazywa po polsku? DC Deck Building Game po prostu będę mówił, opiera się na konkretnym systemie. Tak? To jest konkretny rodzaj deck buildingu, który ma tam wystawkę odpowiednią rzekę tych kart, ten market card i tam pokonuje się złych, tu coś i bawimy się na punkty. I ta gra jest dla mnie w opór nudna. Ja dałem DC wieczne zło piątkę, bo to jest dla mnie typowe zagraj i zapomnij, ale ale paradoksalnie mam nie mam oczywiście DC u siebie w kolekcji, ale mam dwie inne grydek builderowe. Które działają na dokładnie tym samym silniku. To jest dokładnie ten sam silnik. I jestem w stanie do nich usiąść zawsze i wszędzie. Pierwszą jest Naruto Shippuden Deck Building Game, który kurde jest niemal identyczny jak bohaterowie DC. Jedną malutką mechanikę czakry dorzuca. Tyle. I robi całą zabawę lepiej. Robi Naruto lepiej niż DC robi DC. A drugą grą jest Cartoon Network Crossover Crisis. Walnięta na głowę edycja, tak? I też. W to zagram szybciej, pomimo tego, że ma elementy takie typowo imprezowe, za którymi nie przepadam. Wiecie, jak nie wiem, tam, jedzenie czegoś na szybko, jak rzucisz odpowiednią kartę eventu albo że musisz śpiewać, albo. Tego typu bzdurne rzeczy, których niektórzy bardzo nie lubią. Ja też nie przepadam momentami za tym w grach planszowych, ale tutaj po prostu łykam to jak pelikan, bo siedzi mi to w konwencji. DC, wieczne zło, piątka, jest piątka. Zagraj i zapomnij typowe dla mnie. Jak ktoś będzie chciał, ja zagram, ale wiem, że to po prostu przeleci mi przez głowę, tak? Wpadnie jednym okiem, wypadnie drugim, bo jak to mówią złośliwi, nie ma się na czym zatrzymać. Tara. No. I to był rok 2021. Wchodzimy do 2022. Haha. Zacząłem styczeń, dużo rzeczy to było, zacząłem styczeń od e, nauki pisania z panem Gutenbergiem, któremu dałem 7. To był Euras o pisaniu, o drukowaniu książek, które nie mają spółgłosek. To były książki dla benshi, czyli takie same... Tego typu rzeczy. Rozbudowywanie swojej, rozbudowywanie swojej drukarni, <grych> drukowanie zleceń, znaczy książek na zlecenia, i tak dalej, i tak dalej. Całkiem przyjemny tytuł. Dałem mu siódemkę, nie wiem, czy już to mówiłem, ale jak nie to już mówię. Dałem mu siódemkę, pozbyłem się z kolekcji, bo tych średnio, średnio ciężkich eurasów można mieć tylko pewną liczbę. A ja mam sporo na tych półkach takich, do których siądę chętniej niż do Gutenberga. Chociaż tam było kilka ciekawych pomysłów, chociażby pomysł z ustalaniem kolejności akcji, z tymi, z tymi kosteczkami, które się układało, jak bardzo chcę wykonać jaką akcję. Mega przyjemne, mega fajne, chociaż miało swoje minusy też. Ale mówię, Gutenberg, siódemka była, siódemka jest spoko. Przepraszam. Kolejna gra. Kolejna gra to była gra, którą, na którą przez jakiś czas polowałem, bo wyglądała mi bardzo, bardzo ciekawie, i było to Valley of the Kings. Ja miałem premium edition. Deckbuilder w klimatach, w klimatach takich egipskich, gdzie wystawka kart to była piramida, gdzie budowaliśmy swoją talię, ale w trakcie gry musieliśmy tę talię też e, niszczyć, bo. Inaczej niż we wszystkich deckbuilderach, które w większości może deckbuilderów, które się zna, w tamtych deckbuilderach punkty dają ci karty, które kupiłeś. Natomiast, natomiast tutaj karty dawały ci tylko punkty dawały ci tylko te karty, które w trakcie gdzie przeniosłeś jeszcze do swojego grobowca. A i tam musiałeś czasami spełniać odpowiednie warunki. Trzeba było się nakombinować. Ja nawet tej grze 8. Miałem tę Premium Edition, ona tam była ładniejsza, większa, bogatsza. Byłem bliski do kupienia sobie dodatku, którego tam nie było. To było chyba Necropolis się nazywało, tak mi się wydaje. Finalnie tego dodatku nie kupiłem i Valley of the Kings już u mnie nie ma. Poszła na ostatniej albo na przedostatniej wyprzedaży takiej mojej patronackiej i. Nie dlatego, że przestała mi się podobać, bo ja nadal bardzo chętnie w nią zagram. Nadal jest to dla mnie takie, wiecie, 7,5-8 gdzieś w tych granicach. Natomiast to jest znowu kwestia tego, że półki nie są z gumy. Tu coraz, co chwilę dochodzą nowe gry. Deckbuilding jest jednym z moich ulubionych, jedną z dwóch, trzech moich ulubionych mechanik. Więc tych deckbuilderów mam w opór. I pomimo tego, że... No, było coś unikatowego w, tym, w tych mechanizmach Valley of the Kings, to jednak nie wracałbym chyba do tego tak często, gdyby to było dalej w mojej kolekcji. Leżałoby się i kurzyło. Patrząc na deckbildery, które leżą u mnie na półce, szybciej wyjąłbym inne tytuły. Tak? Tyrants of the Underdark, chociażby. Ehm, ta. Carthage, chociażby. Tak? Tego typu rzeczy trafiłyby pewnie na stół szybciej niż Valley of the Kings. Dlatego się tego pozbyłem, ale jeżeli gdzieś będę miał okazję, na pewno chętnie zagram. Także 7.5 8 spokojnie nadal zostaje. Dalej. Dalej, ten, karmiłem swojego takiego kolesia wewnątrz, który lubi gry wideo i lubi gry planszowe na podstawie gier wideo. I na, moją, na mój stół trafił Bloodborne, gra planszowa, wydana przez e, portal. Portal, chyba to wiadomo, tak, portal. I to była podstawka. Mega przyjemna gra. Dałem jej ósemkę. Próbowała jak mogła zrobić te rzeczy, które znałem z konsoli PlayStation na planszy. Jedne wychodziły, drugie trochę mniej, ale nadal było to mega przyjemne doświadczenie. Nie wiem czy mówiłem, dałem temu, dałem tej grze ósemkę. I kiedy przeszedłem, tam miałem trzy takie, były trzy duże scenariusze w tej podstawce. No, generalnie okazało się, znaczy było wiadome, tak? ale dotarło to do mnie ze zdwojoną siłą po ukończeniu tych wszystkich scenariuszy, że to jest typowy Simonowski Kickstarter. Że tam trzeba mieć dodatki, że bez tego, no bez tego to no nie. Tam szybko zaczyna się powtarzać. Tak? A nie byłem aż ty na tyle przekonany, żeby dobierać kolejne dodatki do, do Bladborna. I finalnie pozbyłem się tej gry z kolekcji. Nadal, jeżeli będę miał gdzieś okazję, chętnie zagram, także uważam, że to jest bardzo przyjemna gra. Ja się bardzo dobrze przy niej bawiłem i wiem, że jeżeli znowu w nią zagram, to nadal będę się bardzo dobrze przy niej bawił. O ile zagram w coś nowego, na nowy scenariusz jakiś, tak. Przy tych starych po prostu będę się bawił. Więc myślę, że 8 nadal spokojnie zostaje. Kolejna rzecz i tutaj to był w ogóle taki, tak, taka trójca wtedy była u mnie, bo to był Bloodborne, przepraszam. To był Bloodborne, to był, to było i zapomniałem wtedy, Machina Arcana. I trzeci tytuł, czyli Deep Madness. Deep Madness, Cthulhu pod wodą, taktyczny dungeon crawler, kooperacyjny, gdzie nie walka z potworami była tym, co, o co chodziło, ale przejście scenariusza, przetrwanie scenariusza, ogarnięcie tego, zrobienie tego tak, żeby nie zginąć, a wykonać cel. I Deep Madness dostało ode mnie 8,5 i to była recenzja robiona. Nie pamiętam po ilu scenariuszach tam jest, chyba, tam było 7 czy 8 scenariuszy o, coś, coś chyba koło tego. I gdzieś w połowie ja robiłem chyba tę recenzję. I finalnie pozbyłem się tej gry całkiem niedawno. Kampanię przeszedłem. Była to mega satysfakcjonująca kampania. Naprawdę w opór satysfakcjonująca rozgrywka. Ta gra jest trudna. Ja podtrzymuję swoje 8,5 dla tej gry, pomimo tego, nawet, że się tej gry pozbyłem. Mega satysfakcjonująca kampania, trudna. To nie jest gra, w którą siadasz i rozpykujesz ją po prostu. Ech, pacniemy sobie to w trzy wieczory. Nie? Jak oszukujesz, to może tak. Znaczy, okej, okay, bo zaraz ktoś się znajdzie, kto patnął w to w trzy wieczory i nie oszukiwał i mnie zjedzie. Ale wiecie o co chodzi, to jest naprawdę ciężka gra. Jeżeli wszystko ci poszło na jeden strzał, to gratuluję, farta. Naprawdę, albo mega taktycznego umysłu. Ja się z niektórymi scenariuszami bardzo męczyłem, bo wydawało mi się, że wszystko jest przeciwko mnie. Chaha games robi rewelacyjną robotę, wydając tę serię, i oni wydają wszystko do niej. No, ja już we wszystko nie zagram. Ale znowu, podobnie jak w Bladbornie, jeżeli będę miał okazję gdzieś usiąść z kimś i zagrać w jakiś scenariusz, nawet w taki, który już grałem. To nie jest gra, w której uczysz się scen przejścia scenariusza, trochę tak. Ale to nie znaczy, że jak go raz przejdziesz, to za drugim razem z palcem w nosie go znowu zrobisz. No nie. A może się stać wszystko. Więc super robota. Ja się bardzo cieszę, że to wychodzi. Ja już nie mam deep madness, ale nadal głęboko cenię tę grę i jest głęboko w moim serduchu. I wiem, że jakbym usiadł do niej, czy to do nowych scenariuszy, czy to do starych. Nadal świetnie, świetnie bym się bawił. 8,5 zostaje. I ostatnia, ostatnia gra, troszeczkę troszeczkę w klimacie. W zasadzie polski tytuł mógłby być prawie tytułem tej poprzedniej gry, bo są to odmęty grozy. Prawie jak deep madness, deep. Deep coś tam. Nie? Odmęty grozy, czyli kultowa wersja Battlestar Galactica. I, I tutaj, tutaj dałem tej grze 6. żeby nie było. Trochę się fact, postfaktum już zastanawiałem Gambit, po kiego wała ty, żeś wziął tę grę. Czy ty się w ogóle dobrze czułeś? Bo jak wiecie, ja nie jestem jakimś mega fanem Battlestara Galactiki. Znaczy, gry planszowej. Serial? Wow. Serial? Wow. Gra planszowa? Nie do końca. Podejrzewam, że może to być przez ekipę, z którą większość tych rozgrywek grałem, bo no bo tam to bardzo specyficznie już wyglądały te rozgrywki. Natomiast o Unfathomable, czyli o Odmenta Grozy, słyszałem, że tam troszeczkę jest naprawione, że to troszeczkę inaczej wygląda. Że, że, nie, że, że, że to troszeczkę inaczej płynie niż, niż Battlestar Galactica, że okej, okay, są tam, jest dużo wspólnego, ale no, gra się troszeczkę inaczej, jest ciekawsze. No chyba nie. Battlestar Galactica przynajmniej miał klimat Battlestara Galaktyki. Unfathomable od Menty Grozy nie miało dla mnie w zasadzie. Za dużo tego klimatu ktulowego. To było jakieś tam bieganie po statku. Okej, okay, jestem w, tanie, w stanie w to zagrać. Wtedy to było dla mnie 6, teraz podejrzewam, że będzie to dla mnie piątka. Chyba częściej się łapię myśląc o odmentach na tym, że może raczej bym spróbował zagrać w tego, w Battle z tą nową moją, z tą ekipą, w którą, z którą teraz grywam, niż w odmęty Grozy. Także Piątka. Odmentów grozy już nie mam. Bez żalu. Pożegnałem się i tyle. Nie? No dobra, słuchajcie. Wow. Chyba szybko mi poszło. Nie wiem. Jakoś tak nabieram wprawy. To były cztery lata. Cztery lata spojrzenia wstecz. Styczeń sprzed czterech, trzech, dwóch i sprzed roku. Wiecie, co recenzowałem, co dałem, jak mniej więcej się zmieniło. Chyba wiecie wszystko. Dzięki wielkie, że nadal tu jesteście. Dzięki wielkie, że nadal mnie oglądacie i chociaż w ten sposób e, dajecie sygnał, że, że nadal chcecie, żebym robił to, co robię. Ale dajcie też jakiegoś, nie wiem, lajka, skomentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale. Zaglądajcie na Facebooka i na Instagram, chociaż wiem, że tam dawno nic nie wrzucałem. E, zaglądajcie też do innych recenzentów, którzy robią wideo, podcasty, piszą na blogach. Każdy z nas inaczej patrzy na gry, u każdego znajdziecie inne materiały, inne spojrzenie na gry, inne opinie. Warto poznać różne opinie, zanim, zanim podejmiecie swoją własną. Jeżeli znajdziecie jakiegoś swojego ulubionego recenzenta, który mega podoba Wam się to co, jego, to, co robi, to jak robi, to jaki ma gust, to o czym mówi, to wesprzyjcie go. Mnie możecie wesprzeć na patronajcie. tutaj jest link. Dołączycie do grupy świetnych ludzi, którzy, którzy mnie wspierają. Albo możecie postawić mi wirtualną kawę, tutaj gdzieś jest link na dole. Innych recenzentów też możecie wspierać i zachęcam do tego, ale przede wszystkim zachęcam do tego, żebyście grali, namawiali innych do grania, bo to jest rewelacyjna metoda na spędzanie wolnego czasu. No, tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Do zobaczyska.